Przewodniczącego Rady Pana Bożko, który konsultował się z nami, rozmawiał się z nami dyskusję na temat. Jeżeli taka dyskusja jest to jeszcze. Niestety sprawy wyjątkowe, że wzbudziły pewne emocje. I na razie może głos wybierze przewodniczący Bożko. Zrobiłem analizę tego, jak było, jak jest teraz w relacji burmistrz, zastępca, skarbnik, sekretarz. No i dość ciekawe to są spostrzeżenia, bo prawie robiłem to na podstawie zeznań oświadczeń majątkowych 2013, są wszystkich, ale wyszły takie fajne po podzieleniu tych dochodów przez 12. Wyszło mi, że w 2013 zastępca miał o całe 10 zł mniej od burmistrza miesięcznie. Pan skarbnik o 1736, pan sekretarz o 3860. Więc to była taka dość ciekawe spostrzeżenie. Mam nadzieję, że się tutaj nie pomyliłem w tych danych. Odnośnie roku 2014 nie mam tutaj danych, bo jeszcze takich oświadczeń majątkowych nie ma, ale biorąc pod uwagę waloryzację, jak obowiązuje wszystkich poza burmistrzem, to one, te różnice powinny być jeszcze mniejsze. Na przypadku zastępcy to już pewnie dużo więcej ma niż burmistrz. O ile jest możliwość jakiegoś uregulowania, no bo dla mnie to jest jakiegoś obowiązku, żeby lice, byłem dyrektorem przez wiele lat i nigdy nie dopuszczałem takiej możliwości, aby mi licek miał więcej ode mnie. Dlatego też sądzę, że pan burmistrz też do tego nie dopuści, ale to już jest kwestia przyszłości. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że są widełki, te, które ustalone są w tych wynagrodzeniach, na przykład 4,5 wynagrodzenia zasadnicze do 6 tysięcy w miastach liczących od 15 do 100 tysięcy. Tak? Były tutaj podane te górne, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że burmistrzowie w zależności od wielkości miast mają różną liczbę zastępców. Od 1 do 3. I inaczej wygląda burmistrz z 3 zastępcami, inaczej wyglądają płace tej całej czwórki burmistrza i 3 zastępców. W sumie zaraz. A jeżeli tu się zostawia na po prostu na poziom 1-1, jeden burmistrz, jeden zastępca, no to automatycznie ten zakres jest duży. Zdaję sobie również doskonale sprawę, że podnoszenie jakichkolwiek wynagrodzeń jest bardzo niepopularne i to się źle widzi społecznie i jestem przekonany, że jeżeli podejmiemy decyzję, to w ciągu kadencji nie zmienimy, chyba że w dół. Ale w dół to też nie jest takie proste, bo tu były przypadki obniżania wynagrodzeń burmistrzom w innych miastach i to się kończyło fiaskiem dla Rady. Także w moim przypadku ja bym proponował, biorąc pod uwagę, że te ustalenia maksymalne są tylko do końca 30 roku, czyli do 31 grudnia 2014. Przyszły rok będzie prawdopodobnie miał nieco inne tabele i jak sądzę, to będą one chyba wyższe. Ja bym proponował, ażeby tutaj ustalić te wynagrodzenia w takich równych kwotach. A wy mówicie, wynagrodzenie zasadnicze 6 tysięcy, dodatek funkcyjny 2 tysiące, dodatek specjalny 40%. Byłoby to na poziomie mniej więcej poprzednim, ostro trochę tam mniej dodatku funkcyjnych. Ale tak ładnie wygląda, chyba. To jest moja propozycja. Dobrze, proszę o głos pan Bielokroś. Czy pan przewodniczący jest projektem uchwały? Trudno się rozmawiać o pieniądzach, szczególnie cudzych, ale mam pytanie. Czy w związku z tym, że
te widełki oscylujące od 4,5 do 6 tysięcy odpowiednio wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny 2,100 i 40% tego wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego, to ja mam pytanie, czy nie powinniśmy się odnieść do liczby mieszkańców ewentualnie, gdybyśmy tak to potraktowali, to mogłoby to wyglądać trochę inaczej, tak? Bo to byłoby 40% w zasadzie tych wszystkich sum. Rozpatrywał Pan Przewodniczący taką ewentualność, bo byłoby to bardzo pragmatyczne podejście do... Nie, ale Rada nie jest autorem projektu uchwały. Przewodniczący jest. Więc... Aha, czyli rozumiem. Przewodniczący na tę chwilę proponuje taką stawkę. Wiem, że Pan Radny właśnie ma swoją propozycję. Chyba, że prosiła o przedstawić tę propozycję. Nie wiem, ja się odnoszę do treści. Nie ma propozycji na tę chwilę. Z tym, co Radny Błoszko powiedział, mogę się zgodzić. Tylko teraz tak, czy my możemy na przykład podnieść dodajemy jego maksymalną stawkę? No nie bardzo, nie? Nie dajemy. Nie. No to ja się źle zorientowałem, bo Pan mówił Przewodniczący, że 6 tysięcy, tak? Od 4,5, 6. Czy ja źle zrozumiałem, czy... Dostęp do informacji ma tak dalej. Ale są dostępne. Moment. Pan sekretarz ma te dane? Dobrze mówiłem? 4,5, 6? Tak jest przecież. No dobra, ja nie mam żadnych propozycji, tylko odnoszę się do tych zapisów. Okay. Po prostu. Tego już Pani Rada Mistera. Ja chciałam nawiązać do wypowiedzi Pana Przewodniczącego. Ja uważam, że ponieważ Pan również zaczął kadencję, i tak jak wcześniej powiedzieliśmy, pieniądze zawsze budzą emocje, niekoniecznie cuda praca. Nie widzę powodu ani obniżania, bo jeszcze sobie, że tak powiem, burmistrz nie zasłużył, żeby go ukarać, ani nie widzę powodu, żeby mu podwyższyć, bo też ocenię jego pracę, tak? Więc zostawmy na tym poziomie, który zaproponował Pan Przewodniczący Błoszko. No nie ukrywam, obniżę o te 100 zł, tak? Ale uważam, że to jest zdroworozsądkowe i taka propozycja jest, uważam, że w miarę obiektywna. Radny Piotrowski, proszę o głos. Dziękuję bardzo. Ciężko jest, proszę Państwa, przyjmować kryteria, według których można byłoby takim wiarygodną miarą uznawać wynagrodzenie dla włodarza miasta. Czy to będzie prezydent miasta, czy to będzie burmistrz, czy to będzie wójt gminy. Tak jak widząc tokiem rozumowania kolegi Wilka Maciarka, powiem tylko, że to mówię, a może tak przeliczyć jedno złotówkę za liczbę oddanych głosów dla burmistrza, też byłoby fajne kryterium, nie? To wynagrodzenia zasadniczego. No ale nam brakuje widełek. Jeszcze nie bardzo. Można wagę wyborców przeliczać. Tak, oczywiście. No, może jest, to nie jest. To nie jest. Słów nie będę prezentował. Tylko w zależności od tego, w którym kierunku się rozwija. Michalek, czy dobry głos? Tak. Ja mam dość odważne zdanie na ten temat, bo uważam, że burmistrz powinien zarabiać mniej, ponieważ miasto jest u nas nieduże, jest zadłużone i przeciętna osoba w Giżycku, przeciętny mieszkaniec zarabia tyle samo, co burmistrz. Tak, burmistrz zarabia 12 tysięcy, czyli w 3 dni zarabia tyle samo, co ciężko pracująca osoba fizycznie w cały miesiąc. Także uważam, że to jest naprawdę za dużo i ludziom nie podobały się rządy Pani Piotrowskiej, dlatego poszli na wybory, chcieli coś zmienić, także trzeba zacząć zmiany od siebie. I uważam, że powinny zostać zmniejszone te kwoty, tak samo jak Pana Burmistrza, Zastępcy i Pana Sekretarza. I będzie w tej sytuacji, że burmistrz będzie miał połowę kwoty tej, którą na przykład Pan Sekretarz. Jak to będzie wyglądało w tym momencie?
Nie no, powinien oczywiście zacząć od siebie zmiany i z czasem tak zmienić kwoty, które zarabiają teraz zastępca i sekretarz. Zastępcy nie mamy. No, który będzie zarabiał zastępca, tak? Radny Bart, proszę o głos. Koleżanka tak zaproponowała, żadnych są tak jak i ja. Niemniej jednak zabieram głos, bo w projekcie uchwały jest zapisane wynagrodzenie zasadnicze, to zgodnie, bo konkretna propozycja była jedna. Na tę chwilę przyszedł propozycję Ryśka 6 tysięcy złotych, dodatek funkcyjny 2000 złotych. Czemu tak? 2000. Specjalne 40%. A łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Aha, czyli później będzie to kwota łączna. Dobra, dzięki, wszystko rozumiem. I radny można być głos. Ja myślę, że dyskutować może wiele. Ja nie ukrywam, że zrobiłem też analizę głosowań nas, bo sam też w tym maczałem palce w roku 2010 i 2006, czyli właśnie tam ustalali zawsze wynagrodzenie dla burmistrza, no i zawsze to było blisko maksa. Jak to głosował, nie będę tutaj mówił, palcami wskazywał, bo to nie ma znaczenia. Ja proponuję, że w związku z tym, że nie ma innych propozycji, żebyśmy to na roboczo przegłosowali, tą moją propozycję. Jeżeli ona uzyska większość, to ja ją wprowadzam w projekt uchwały i wtedy po prostu konkretną sprawę byśmy przegłosowali. Dlatego proponuję przegłosować, kto jest za tym, za moją propozycją, ażeby wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 6 tysięcy, dodatek funkcyjny 2 tysiące, dodatek specjalny 40%. Proszę pana przewodniczącego. Nie, proszę się wstrzymać się z głosowaniem. Jeszcze mamy jedną osobę proszącą głos. Pan Andrzej Jarek prosił głos. Jeszcze może rozgrywamy tutaj jedną osobę. Proszę Państwa, jestem o tyle szczęśliwej sytuacji, że mnie nikt nie ustala wynagrodzenia, ja je sobie sam ustalałem, miałem swojego zaangażowania w swoją działalność. Dlatego też może to, co powiem, będzie niepopularne. Takie obniżanie wynagrodzenia tylko i wyłącznie dlatego, że to się nie podoba opinii publicznej, jest strzałem w stopę. Dlaczego? Dlatego, że miarą zamożności społeczeństwa i sprawności funkcjonowania ludzi zarządzających dużymi, że tak powiem, organizmami jest ich poziom satysfakcji finansowej z tego, co robią. Jeżeli ktoś zarabia mało, to pracuje źle. Jeżeli pracownikowi płaci się mało, to ten pracownik będzie pracował źle. Albo szybko, bo musi dorobić. Szybko wiąże się z tym, że źle. Też jestem pracodawcą i uważam, że płacenie na poziomie minimalnym jest nie fair wobec pracownika i jest rzeczą, która po prostu deprecjonuje wartość tej pracy i stanowi brak szacunku dla tego pracownika. My jesteśmy pracodawcami wobec burmistrza. Propozycja przewodniczącego wydaje mi się najzupełniej rozsądna. Ja nie mam jakichś tam kryteriów, jakiejś miary. Nie zazdroszczę nikomu tego, że ktoś zarabia pieniądze. Za dobrą pracę, za zarządzanie dużym organizmem powinno się godziwie wynagradzać. Natomiast to, co koleżanka powiedziała, to jest czysta demagogia. Dlaczego? Ano dlatego, że na całym świecie jest tak, że jeżeli ktoś zarządza jakimś zespołem ludzkim, zarządza majątkiem, to stosownie do wartości tego majątku, stosownie do liczby ludzi, którymi zarządza, przyznają mu się wynagrodzenie. Owszem, możemy przyznać burmistrzowi 3000 zł wynagrodzenia, tylko ja gwarantuję, że po miesiącu pracy za 3000 zł burmistrz złoży rezygnację. I co dalej? Kto przyjdzie rządzić tym miastem? Za 3000 zł to my nie znajdziemy osoby kompetentnej, która zechce sprawować tę funkcję. Więc ostrożnie z tym takim obniżaniem i z takim ustalaniem wynagrodzeń osób, które sprawują wyeksponowane w mieście funkcje w porównaniu do zarobków osób, które nie posiadają żadnych kwalifikacji.
Bo osoby, które posiadają wysokie kwalifikacje, śmiem twierdzić, zarabiają godziwie. A wiem, bo pracuję dla różnych firm, dla różnych spółek. Wiem, ile w tych spółkach zarabiają osoby zarządzające. Zaręczam, że w wielu przypadkach jest to krotność pensji burmistrza miasta. Dlatego uważam, że nie powinniśmy w ten sposób ustalać, przyjmując takie kryteria, że osoby najuboższe w mieście zarabiają mało, to i burmistrz powinien zarabiać mało. Tylko powinniśmy kryteria przyjąć takie, jakim majątkiem zarządza burmistrz, jaki jest zakres jego odpowiedzialności i iloma osobami burmistrz zarządza. To powinno być kryterium, jeżeli chodzi o ustalenie zarobków burmistrza. Bo można w zakładzie fryzjerskim, mając trzech pracowników, tym pracownikom ustalić poziom wynagrodzenia minimalne 1680 miesięcznie i wymieniać tych pracowników co 3 miesiące, ale burmistrza co 3 miesiące nie wymienimy i mamy znacznie wyższe oczekiwania jak dla właśnie takich, w stosunku do takich pracowników. Dziękuję. Tak, bo ja chciałam powiedzieć, że osoby wcale nie najuboższe zarabiają najniższą krajową, bo osoby najuboższe są bezrobotne w tym momencie. Dużo osób jest teraz bezrobotnych, ponieważ jest bezrobocie. Najniższe krajowe zarabiają osoby też, które są dobrze wykształcone. Ja na przykład uważam, że jestem dobrze wykształcona, jestem po studiach i zarabiałam na przykład przez pół roku po 800 zł i musiałam się z tego utrzymać. To no, dla mnie na przykład 12 tysięcy to jest niewyobrażalna kwota. Więc uważam, że 6 tysięcy to jest na przykład na Giżycku jest całkiem przyzwoita kwota, także tak jest moje zdanie. Nie będę. Dobrze, pani Rada, pani prosiła o pozycję. Ja popieram i pana radnego Błoszkę i pana Jelca, z tym, że chciałabym się zastanowić nad tymi 100 złotymi. Według mnie to nie robi żadnej różnicy. Ja byłabym za tym, żeby zostawić. Bo po co mamy potem wysłuchiwać, ach, zobaczcie jaka rada, raptem o 100 zł obniżyli. Ja bym była za tym, żeby zostawić tak, jak jest w tej chwili wynagrodzenie dotychczasowego, poprzedniego burmistrza. My niczego nie obniżamy. Ja nie wiem, ustalamy. Ja właśnie proponuję, żeby zostało. To się pozwoli pana radnym, która akurat przez 4 noce zabiegła, czwarta kadencja i nie przypomina sobie, żeby jakiekolwiek dyskusje były w tematerii kwestii nagrodzenia burmistrza przez ostatnie 12 lat. Dlatego nie uchwalam się, że zdumiony tą dyskusją. Natomiast ja szanuję państwa opinię zarówno pani Michalewicz, jak i pozostałych radnych. Proponuję tą kwestię rozstrzygnąć w czwartek. Propozycja pana przewodniczącego Błoszki jest przedstawiona. Jeżeli państwo sobie życzą w tej chwili to przegłosować, czy podejmujemy tą decyzję. Moim zdaniem miejscem byłoby chyba w czwartek. Był wniosek, pan przyłożył. Aha, czyli rozumiem, że jeśli Rada dzisiaj radni przyjmą propozycję pana Błoszki, ona zostanie wpisana w projekt uchwały. Proszę bardzo, w takim razie pani Maria jeszcze? Dobrze, biorę jeszcze pani popiołek, proszę. Proszę państwa, tak się przysłuchuję państwa dyskusji i to, co powiedziała pani Ela Kalinowska, jestem za tym. Dlaczego mamy nawet o te 100 zł obniżyć? Przecież to my wiemy, jakie obowiązki ma do spełnienia burmistrz miasta. My wiemy, na czym będzie bardzo mocno i intensywnie musiał pracować. My jesteśmy zorientowani z samej kadencji, jak wygląda sytuacja. Więc ja popieram i ten pomysł pana Puszki, ale może zróbmy tak, jak dotychczas żeśmy robili, że nowy burmistrz niech przyjmuje taki punkt pracy, jaka była ostatnia dla poprzedniego burmistrza. Takie jest moje zdanie. Dobrze, jeszcze pani Anna Michalewicz jeszcze poprosi na ten temat. Tak, ja bym chciała zapytać burmistrza, ile by chciał zarobić. Zaczynamy się. No, może nie są tam. Proszę, Adam, przytomnij głos panu burmistrzowi. Nie można pisać o własnej sprawie, się zdaje na decyzję rady. Także kwestie wynagrodzenia jakby są znane przed wyborami. Decydując się, znaczy kwestie przydziałów, tak? Decydując się, liczyłem się z tym, że w ramach tego Rada musi, tak? Bo inaczej to są mała prawo, musi ustalić wynagrodzenie. Jakie ustali, takie będę musiał przyjąć. To wszystko. Dobrze, pan może powiedzieć, ale proszę się do.
Pani Joanna poprosiła pierwsza, więc to razie. Nie, no nie, dla mnie to nie jest taka satysfakcjonująca odpowiedź, no bo na przykład, nie wiem, dajmy na to zarobki prezydenta Gdańska, on chyba zarabia tyle samo, co w tym momencie burmistrz miasta Giżycka. Pani Piotrowska chyba ustaliła sobie tą kwotę, ile zarabia. Nie, rada no to dobrze, ale rada za czasów pani Piotrowskiej, tak? Czyli podwyższyła sobie tą kwotę. Ale bardzo proszę o to, oczywiście, do tego wynagrodzenia ustala rada, natomiast propozycja na podstawie procedury przewodniczącego ówczesnego, w tym przypadku bardzo pani Czopińska. Była propozycja, została przyjęta przez Radę i kolejna dyskusja była. Dzisiejsza dyskusja, powiem szczerze, jest bardziej burzliwa niż ja pamiętam nawet 12 lat temu. Nie było takiej dyskusji jak to będzie. Ja nie wiem, dlaczego to budzi takie emocje. A weźmy pod uwagę to, że Giżycko jest w tym momencie zaburzone, tak? Zaburzone było też 4 lata temu i 8 lat temu też było zaburzone. To może to tak grubko, nie na to. Bardzo proszę o przekazanie głosu panu Ludwikowi Udakowi. Burmistrz Giżycka jest najważniejszym pracownikiem, ale wynagrodzenie dla burmistrza to jest pewna inwestycja i należy to traktować jako właśnie inwestycję. Charakteryzuje się na tym, że dopiero można ją ocenić będzie w jakimś czasie. Za 4 lata okaże się, czy to jest mało, czy to jest dużo. I wtedy wyborcy, którzy w tej chwili tak zdecydowanie jednoznacznie powiedzieli się, że naszym gospodarzem ma być pan Iwaszkiewicz, powiedzieli, że wypowiedzieli się zdanie. Ja uważam, że ta kwestia już została rozstrzygnięta przez wyborców, przez naszego suwerena. Dobrze. W takim razie kończę dyskusję. W takim razie przechodzę do tej kwestii. Czy głosujemy teraz na pytanie? Dzisiaj jest spotkanie komisji trzech merytorycznych. Są listy podpisane i praktycznie my jesteśmy z głosem doradczym. Ja. Ale to nie znaczy, że nie możemy zabierać w tej sprawie głosu. Zabieramy głos, tylko nie głosujemy. Ale wiemy o tym, panie przewodniczący. No, bo zaraz pokaże się, lista wszyscy mają, będą zalogowani, ale głosują tylko członkowie komisji trzech. Wyjątkiem jest rada, który jest w komisji tej merytorycznej. Czyli nie głosujemy, tylko nie głosujemy przewodniczący. Natomiast ja nie mogę jeszcze. Ale to za te funkcyjne w 2020. Cała komisja rewizyjna nie głosuje. Jeszcze jedna uwaga, rozmawiamy cały czas o kwotach brutto. Tak, tak. Żebyśmy mieli tego świadomość, że to burmistrz nie dostaje miesiąc 12 złotych, to nie są kwoty brutto. Po 9. I nie są to warte waluta. Jak w reklamie. No to może pani skarbnik wyjaśni na formie do pan skarbnik może wyjaśni, bo tutaj podaje różne kwoty. Tak jasno. Ja zgłosiłem te 2000 podatków, dlatego że mam przed sobą różną granicę, jaką może uzyskać burmistrz 12365 i różnica w wynagrodzeniu między obecnym burmistrzem a poprzednim może wynikać ze stażu pracy. Mianowicie pani burmistrz miała kolejny wiadomo niż 11%. Natomiast tutaj będzie 16 bądź 17. Stąd też dla zachowania tego wentyla bezpieczeństwa uznałem, że to lepiej te 100 zł zrezygnować i nie zbliżać się za mocno, a w miarę dług nie przekroczyć tej granicznej sumy. Stąd też proponuję właśnie te 2000. To nie jest tak, że sobie tak. Dobrze, w takim razie ja przeczytam ten tekst. Paragraf pierwszy. Ustala się miesięczne wynagrodzenie burmistrzowi miasta Giżycka panu Wojciechowi Karolowi Iwaszkiewiczowi na zbliżającym zgodzie. Pierwsze, wynagrodzenie celnicze 6000 zł. Dwa, dodatek funkcyjny 2000 zł, oczywiście mówiła o kwotach brutto. Trzy, dodatek specjalny 40%. Łącznie wynagrodzenie celniczego dodatku funkcyjnego według tego, co mi tu wyliczył, 3200 zł. Oczywiście. Ponadto burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe, dodatkowe nagrodzenie roczne.
Kto z Państwa? I proszę bardzo, poszukuję Państwa głosu. Dobrze. Mamy tak. Za 13 głosów przeciw. Jeden głos wstrzymujący się. Jeden głos i nie głosujący. 4. Czyli rozumiem, że Państwo wyraźliście swoją opinię w tej sprawie. Taki projekt uchwały nie przygotowany na startową sesję. Dziękuję Państwu bardzo.